Dobry wieczór, witam Państwa po przerwie. Jest nowy przewodniczący Episkopatu Polskiego, arcybiskup Tadeusz Wojda zastąpił arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Czy to będzie trzęsienie ziemi w polskim kościele, czy może wręcz przeciwnie, czy jest to pozorna zmiana? O tym porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi, a ze mną są profesor Przemysław Rottengruber, kulturoznawca i etyk z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Piotr Jóźwik, zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tym miejscu przypominam także, że Otwarta Antena to jest program także dla Państwa. Dlatego na przemyślenia, pytania czy wnioski czekamy niezmiennie pod numerem telefonu 61 221 22 22. No właśnie, panowie, czego możemy się spodziewać po nowym przewodniczącym Episkopatu? A czego byśmy się chcieli spodziewać? Ponieważ na początku warto byłoby jednak zaznaczyć, że choć ta funkcja dosyć dumnie się nazywa, bo mówimy o przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, to tak naprawdę poza symbolicznym znaczeniem ma znaczenie nieduże, ponieważ przewodniczący Episkopatu Polski nie ma żadnego wpływu na diecezjalnych biskupów, którzy zarządzają każdy swoją jedną z tych 40 kilku diecezji, jaką mamy w Polsce, a biskupi diecezjalni bezpośrednio podlegają papieżowi. I oczywiście to jest tak, że mając właśnie tę symboliczną funkcję przewodniczącego, odpowiada on, można powiedzieć, za organizowanie prac Episkopatu, trochę tak takiego skrótu tutaj użyję. Oczywiście, że jego wystąpienia są komentowane i uważane są za stanowisko Kościoła w Polsce, ale tak naprawdę dzisiaj mam wrażenie, że jest to postrzegane jako jeden z wielu głosów, który dotyczy spraw Kościoła czy spraw wiernych w Polsce. Dlatego uważam, że tak naprawdę nie powinniśmy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do tego, że teraz po tej zmianie nastąpi trzęsienie ziemi albo tak naprawdę niewiele się zmieni, bo realne przełożenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na życie wiernych w naszym kraju było tak naprawdę nieduże. Chociaż z drugiej strony wydaje się, że no po coś się przewodniczącego wybiera, prawda? I on powinien być jakimś uosobieniem tego nurtu, w którym Kościół zmierza, bądź chce zmierzać, bądź pozycji, na której Kościół stoi. Więc czy ten nurt zapowiada się przez nowego arcybiskupa, właśnie przewodniczącego Episkopatu, arcybiskupa Tadeusza Wojdę, że ten nurt się albo zmieni, albo będzie stał w miejscu? Jak panowie uważają? Proszę pamiętać, że jednak biskupi wybrali przewodniczącego, także w pewien sposób jest on odzwierciedleniem tego, jaki episkopat faktycznie jest. A tak naprawdę, jaki to będzie przewodniczący, co przyniesie właśnie ta pięcioletnia kadencja, bo arcybiskup Wojda został wybrany na pięcioletnią kadencję, to jak mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie. Ja wiem, że już pojawiła się masa diagnoz, masa komentarzy mówiących o tym, że orkiestra na Titaniku, że panowie dalej świetnie się bawią, że nic się nie zmieni, ale czy są to głosy uprawnione? Moim zdaniem nie. Minęło raptem kilka dni od momentu, kiedy arcybiskup Tadeusz Wojda został wybrany. Zobaczymy, jakie będą jego pierwsze działania. Na razie mieliśmy do czynienia z jakimiś pierwszymi wypowiedziami na konferencji prasowej, z jakimś jednym czy drugim wywiadem. Za wcześnie, żeby oceniać, czy i co się tutaj może zmienić. Panie profesorze, jak pan uważa? Panie redaktorze, Rada Nadzorcza wybiera prezesa firmy, który jest menedżerem realizującym oczekiwania Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale jednak może to być menedżer czynny, który ma pomysł na organizację, albo ktoś, kto postępuje w sposób zachowawczy, czyli podejmuje takie decyzje, żeby jak najdłużej utrzymać się na stołku. Akurat nie chcę tego odnosić, broń Boże, do Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast analogia narzuca się sama. Jeżeli ktoś decyduje się na pełnienie funkcji koordynatora, czy tym bardziej przewodniczącego, to znaczy, że bierze inną odpowiedzialność, większą odpowiedzialność za organizację, którą reprezentuje. W tym wypadku tą organizacją jest Kościół. W odniesieniu do orkiestry grającej na Titaniku trudno powiedzieć, czy ten płynący
statek jest Titanikiem i czy zakończy się to tragedią. Natomiast górę lodową, a śmiem twierdzić góry lodowe, widać całkiem wyraźnie, bo i Kościół powszechny w skali świata jest w głębokim kryzysie. Rzec by można, jest na skraju schizmy, która jest przepowiadana przez wielu obserwatorów życia kościelnego od kilku już lat. Jest aż tak źle, jeśli chodzi o sytuację Kościoła, ale powtarzam, w jego ujęciu globalnym. Natomiast w Kościele polskim mamy do czynienia z całym szeregiem nieprawidłowości, czy w każdym razie problemów do rozwiązania, wobec których Kościół pozostawał obojętny przez ostatnie lata, a jeżeli nawet podejmował jakieś działania naprawcze, to były to działania pozorne. W związku z powyższym, jeśli ktoś, w tym wypadku arcybiskup Wojda, zdecydował się na pełnienie funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, to rozumiem, że ma jakiś pomysł na Kościół w jego obecnym położeniu. W związku z tym nic dziwnego, że spekulujemy na temat tego pomysłu, to znaczy, co też faktycznie ten nowy przewodniczący z Kościołem katolickim w Polsce uczyni. Ja jeszcze chcę nawiązać do tych odniesień, o których pan redaktor wspominał, bo z jednej strony one się pojawiają i może faktycznie powinniśmy poczekać na jakiekolwiek pierwsze rezultaty, na jakikolwiek okres buforowy, po którym moglibyśmy zacząć oceniać, ale z drugiej strony trudno się... Panie redaktorze, bardzo przepraszam, a gdyby to był menedżer Volkswagena, to też byśmy czekali miesiąc albo pół roku, co on zrobi z tą firmą? Jeżeli przez pół roku nie podjąłby żadnych decyzji, to by go stamtąd wyrzucono po prostu. Dlatego powiedziałem tak, może, a nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, ale... W przypadku premiera polskiego rządu daje się 100 dni spokoju, tak, na wejście... Każdemu po kolei, tak, ale tutaj akurat opinia elektoratu jest wiążąca. Zresztą z jednej strony 100 dni spokoju, a z drugiej strony władza ustępująca zaczęła rozliczać na długo przed tym, zanim te 100 dni minęło. Natomiast wracając do tego tematu, trudno, żeby się nie pojawiały te porównania, no bo jednak z drugiej strony mamy wypowiedzi arcybiskupa Tadeusza Wojdy, choćby z 2019 roku, kiedy mówił on o marszach LGBT, że one sprzyjają dyskryminacji innych, szydzą z wiary, deprawują najmłodszych. No, wypisz, wymaluj wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego, czyli widać jakąś kontynuację. Nie do końca, ponieważ wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego były moim zdaniem dużo dalej idące i niestety obraźliwe w stosunku do niektórych grup. W przypadku arcybiskupa Wojdy takiej ostrej oceny bym akurat nie wystawiał. Natomiast zgadzam się z panem profesorem co do tego, że mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, które stoją przed Kościołem i z którymi arcybiskup Tadeusz Wojda będzie musiał się zmierzyć. Tylko ostatnie tygodnie pokazały, że kiedy mówimy o problemach Kościoła w Polsce, to na przykładzie, można powiedzieć, wcześniejszej emerytury dwóch biskupów diecezjalnych i w Szczecinie, i w Łowiczu, widać, że problem tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie w Polsce, ponieważ od samego komunikatu nuncjatury było widać, że już tutaj sprawa jest niejasna. A to powiedziawszy, muszę zaznaczyć, że nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś nieporozumieniami na linii nuncjatura biskup diecezjalny, to przewodniczący akurat tutaj oficjalnie jakby niewiele może zrobić. Natomiast zareagowali wówczas biskupi pomocniczy, oni oficjalnie jakby przyznali, że coś tu jest nie w porządku i że tak sprawa nie może wyglądać. A wiem też o zakulisowych działaniach podejmowanych przez innych biskupów, którzy oficjalnie nigdzie nie zajęli stanowiska, natomiast przyczynili się do tego, że sytuacja została rozwiązana. Także to jest oczywiście jeden z problemów. Innym problemem jest to, że kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób ludzie praktykują, to będziemy widzieć, że jest tych osób praktykujących coraz mniej. Pytanie, czy wpływ na to mają decyzje personalne, to znaczy kto jest przewodniczącym episkopatu, czy na taki stan rzeczy wpływają zupełnie inne czynniki, na które przewodniczący episkopatu, jego zastępca, czy jakikolwiek inny biskup wpłynąć nie mogą. Mówił pan o tym, że te słowa są lżejsze nieco od słów arcybiskupa Jędraszewskiego. Rozmawiamy także o nowym czele episkopatu tak naprawdę jako symbolu, bo tak naprawdę ten wybieg to jest rozmowa o Kościele, o tym, gdzie on stoi, czy on potrzebuje zmiany i jakich zmian potrzebuje. Czy w takim razie, jeśli to jest, jeśli to były jednak słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, tylko lżejsze, nie tak obraźliwe, to spodziewamy się w takim razie też tego podejścia bardziej konserwatywnego, tylko że trochę lżej?
To jest to, co powiedział pan profesor. To znaczy, mamy do czynienia z realnym, może nie wiem, czy powiedziałbym, że zagrożeniem schizmy. Natomiast faktycznie jest tak, że w Kościele powszechnym widać, można powiedzieć, dwie różne drogi. Papież Franciszek czy Stolica Apostolska jakby oficjalnie dopuszczają możliwość błogosławienia osób, także osób homoseksualnych żyjących w związkach, zaznaczając, że nie ma to przypominać błogosławieństwa małżeństw. To jest po prostu takie błogosławieństwo, jakie poprosić może każda osoba. W przypadku Polski w zasadniczej większości myślę, że możemy powiedzieć, że Kościół w Polsce na tego typu rozwiązanie zgadzać się w najbliższych latach przynajmniej nie będzie. I jakby tutaj jest problem. To znaczy, gdybyśmy mieli pokazać, gdzie my dzisiaj w Kościele jesteśmy, no to musimy się zmierzyć właśnie z tego rodzaju poważnymi wyzwaniami, ponieważ jest papież, on jest głową Kościoła. My tutaj w Polsce, zdaje się, mamy problem z tym, żeby po pierwsze jakby nadążyć za tym, co proponuje nam Franciszek, no a po drugie, żeby spróbować go zrozumieć. Natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli tutaj mówimy arcybiskup Tadeusz Wojda, taka czy inna jego wypowiedź, to jest nominat papieża Franciszka. To jest nominat, który został biskupem diecezjalnym w Białymstoku najpierw, z pominięciem tego pułapu biskupa pomocniczego. Dlatego uważam, że możemy zaryzykować i dać mu trochę czasu. Zobaczymy, w którym kierunku on będzie starał się Kościół poprowadzić. Panie profesorze, najważniejsze problemy, z którymi mierzy się polski Kościół, pigułka. Arcybiskupowi Wojdzie możemy dać trochę czasu, tylko ja nie wiem, czy ten czas ma Kościół katolicki w Polsce. Najważniejsze problemy w pigułce. Z całą pewnością najważniejszym problemem Kościoła polskiego nie jest stosunek Kościoła do środowiska LGBT+. Tych problemów jest więcej i są to problemy dużo poważniejsze, choć chcę powiedzieć, że oczywiście problem środowiska LGBT+ jest problemem poważnym. Ale jeśli chodzi o te poważniejsze, drodzy państwo, sojusz tronu z ołtarzem, transfery, potężne transfery, jakie Kościół otrzymywał z budżetu państwa w ostatnich latach, nieuzasadnione okolicznościami z punktu widzenia obywateli, często również tych wierzących obywateli. Afery pedofilskie, wcześniejsze historie, na przykład tajni współpracownicy w sutannach, komisja kościelno-państwowa dotycząca rozliczeń jeszcze po PRL-u. I te przykłady możemy mnożyć, wszystko to się przekłada na wizerunek Kościoła, a dokładniej mówiąc na jego głęboki kryzys moralny. A do tego wszystkiego dochodzi, być może będący konsekwencją kryzysu moralnego, jeszcze głębszy kryzys ewangelizacyjny, ponieważ Kościół ani nie edukuje, ani nie prowadzi dialogu z wiernymi. Ja już nie mówię z całym społeczeństwem. Nie prowadzi dialogu ze swoimi własnymi członkami. Jeśli chodzi o kwestie edukacyjne, ja nie wiem, czy trzeba daleko szukać. Spieramy się o religię w szkołach i o tym, czy ta religia ma być nauczana w wymiarze 2 godzin w tygodniu, czy 1 godziny w tygodniu. A proszę mi powiedzieć, co 2-godzinna religia w tygodniu wykładana, przepraszam, która jako przedmiot jest obecna w szkole od 1 do 8 klasy i później przez 4 czy też 5 klas szkoły ponadpodstawowej. Co daje polskiemu katolikowi? Czy ten polski katolik po tych, licząc 5 lat szkoły średniej, po tych 13 łącznie latach edukacji religijnej, proszę państwa, zna katechizm Kościoła katolickiego? Nie zna. Czy zna Biblię, tak jak większość protestantów ze szkółek niedzielnych? Czy zna Biblię? Nie zna. Czy zna historię swojego Kościoła? Nie zna. Nawet w przybliżeniu jej nie zna. Ma ocenę na świadectwie, ale mamy religijnych analfabetów w czystej postaci. Dialog, proszę państwa, zamienia się w monolog. Na każdym kroku właśnie afery pedofilskie są tego najlepszym przykładem. Panowie, ale spokojnie. To znaczy, no nie mówmy o tym, że mamy tutaj katolików, którzy uczą się przez 8 lat podstawówki i 4 lata liceum, bo jakby dobrze wiemy, jak frekwencja na tych lekcjach religii wygląda. Mało kto już dociera do samego końca. Mówi pan, panie profesorze... To w takim razie weźmy pod uwagę tylko tych, którzy dostali piątkę z religii na koniec szkoły, okej? Czy na przykład potrafią wymienić 4 ewangelistów po kolei? Mówi pan, panie profesorze, o tym, że Kościół
tak naprawdę prowadzi monolog, nawet w sensie kościół hierarchiczny prowadzi monolog w stosunku do swoich wiernych. Tak. No, od kilku lat trwa w kościele powszechnym, także w kościele w Polsce, synod zwołany przez papieża Franciszka, synod, który rozpoczynał się na etapie parafii, potem przez diecezję i krajowe konferencje episkopatów, będzie miał swój finał w Rzymie. To jest proces, w którym wziąć mógł udział każdy. To znaczy każdy wierny w swojej parafii i pewnie tych parafii w Polsce trochę mamy. W jednych został on przeprowadzony lepiej, w innych został przeprowadzony gorzej. Zastanowiłbym się, zanim zrzucimy tutaj całą winę na hierarchię, jaka w tym wszystkim jest odpowiedzialność świeckich. To znaczy, jaką odpowiedzialność oni są gotowi brać na swoje barki, a nie tylko, powiedzmy, przyjść i traktować Kościół jako punkt usługowy. Mówił pan o sojuszu ołtarza z tronem. Można powiedzieć tak, ukuło się takie powiedzenie. Myślę, że znajdziemy sporo argumentów, które by to potwierdzały. Ale jak mówimy o nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, warto powiedzieć co nieco o poczynaniach starego przewodniczącego pod tym względem. W trakcie jego 10-letniej kadencji bo arcybiskup Stanisław Gądecki był przewodniczącym Episkopatu przez 10 lat. I arcybiskup Gądecki przez ten czas podjął kilka inicjatyw, wydał kilka oświadczeń sprzeciwiających się jednoznacznie poczynaniom rządów Zjednoczonej Prawicy. Robił to wbrew, można powiedzieć, decyzjom rządu, robił to wbrew nastrojom społeczeństwa, które przez te decyzje rządzących były wywoływane. Na przykład warto wspomnieć kwestię korytarzy humanitarnych jeszcze przed rozpoczęciem wojny przez tej pełnoskalowej wojny przez Rosję z Ukrainą, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem uchodźczym z południa Europy. Arcybiskup Gądecki apelował o utworzenie korytarzy humanitarnych. Robił to kilka razy, to jest rozwiązanie, które było absolutnie bezpieczne, tak? To znaczy sprowadzalibyśmy tutaj ludzi z Bliskiego Wschodu, z Północnej Afryki, tam na miejscu wyselekcjonowanych, sprawdzonych, których moglibyśmy tu w niewielkich ilościach przyjąć. To był głos wołającego na puszczy. Arcybiskup Gądecki wsparł weto prezydenckie w sprawie reform sprawiedliwości, mówiąc, trójpodział władz jest po to, żeby te władze się równoważyły, żeby nie było takiej opcji, w której władza dysponuje jakby pełnią wpływu nad ludźmi. Arcybiskup Gądecki wielokrotnie też mówił o tym, że nie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, w której władza zawłaszcza wszystko, pozbawiając jakby drugą stronę prawa do posiadania własnych poglądów i do ich manifestowania. Dlatego jeżeli mówimy tutaj o tym sojuszu ołtarza z tronem, to chciałbym powiedzieć, że nie do końca jest to prawda. Co do pieniędzy, jasne, okej, mieliśmy do czynienia z wieloma organizacjami, które czerpały szerokimi garściami. Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj przechodzimy w drugą skrajność, to znaczy będziemy mieli do czynienia, w której bez względu na wszystko to, co ma etykietkę katolickie, będzie sekowane, będzie pozbawiane jakiegokolwiek wsparcia. Trochę może na zasadzie logiki wahadła, trochę na zasadzie rewanżu. Ale może konsekwencji, a może po prostu konsekwencji tego, deklaracje ministra Sienkiewicza jakby o tym świadczą. Arcybiskup Gądecki, że jeszcze tylko na koniec tej wypowiedzi pozwolę sobie powiedzieć, mówił, głos Kościoła nie ma być głosem lewej, prawej czy środka. Głos Kościoła ma być głosem Ewangelii i ma on być głosem, który będzie wybrzmiewał i w porę, i nie w porę. Mam wrażenie, że ten głos będzie nam jeszcze bardziej potrzebny w najbliższym czasie. Patrzę na to, co się ostatnio stało we Francji, kiedy decyzją przeważającej większości parlamentarzystów francuskich aborcja została wpisana jako prawo do konstytucji. Miały monolog, ale chciałbym się odnieść do trzech wcześniejszych wątków, jeśli można. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o dialog Kościoła ze świeckimi, wystarczy spojrzeć, jak funkcjonuje polska parafia, jaką rolę odgrywają w niej świeccy. Oczywiście może pan redaktor tytułem wyjątku podać takie parafie, gdzie ci świeccy coś ewentualnie więcej mają do powiedzenia, też coś robią. Natomiast parafia jako pomysł na spotkanie świeckich z duchownymi, jako generalnie mikrowspólnota, czy ta być może ta podstawowa jednostka, jeśli chodzi o strukturę kościelną, parafia jest martwa. Tam nie ma ani świetlic terapeutycznych, ani samopomocy na większą skalę, zwłaszcza dla osób potrzebujących. To jest wszystko jednostronna inicjatywa, w której świeccy właściwie
właściwie mają do odegrania jedną rolę, mianowicie przyjść w niedzielę na sumę. Jeśli chodzi o kwestię dialogu Kościoła z rządem, to świetne są przykłady, które pan podał. Rzeczywiście arcybiskup Gądecki dialogował z rządami PiS na temat korytarzy humanitarnych i wielu innych kwestii. Natomiast czy nazwiemy to opozycją, interwencją, czy właśnie dialogiem, w Kościół po prostu podkreślił swoją obecność, niech odpowiedzią na to pytanie będzie medialny wizerunek Kościoła katolickiego w Polsce. I żeby było jasne, ja to mówię jako katolik. Medialny wizerunek Kościoła katolickiego w Polsce, który większości z nas, zwłaszcza katolikom, kojarzy się z telewizją Trwam. To jest smutna prawda o Kościele i o jego medialnym wizerunku finansowanym. I tu mówimy o grubych transferach finansowych w ostatnich latach przez rząd, czyli właśnie powracamy do sojuszu tronu z ołtarzem. I jeśli teraz mamy do czynienia ze społeczeństwem, które zwłaszcza z ludźmi świeckimi, niekoniecznie katolikami, które alergicznie reagują na ten szyld, to ja pragnę przypomnieć, to nie bierze się znikąd. I jeżeli chodzi jeszcze jedną rzecz, tylko... Tylko mogę ad vocem a propos tego zaangażowania, bo jesteśmy na poznańskich Ratajach, niedaleko jest parafia na Łacinie, która ma zupełnie inny model. Najcudowniejsza. Wszyscy ją kochamy. Chciałem się do niej odnieść, tak, że wszyscy zbieramy. Dwa tygodnie temu w mojej parafii odwiedziłem punkt w Caritas, który jest prowadzony i który prowadzi szerokie akcje pomocowe. Tam nie ma księdza, tam są ludzie świeccy, którzy korzystają z tej możliwości, jaką daje właśnie przykościelny teren, przykościelna placówka i udzielają pomocy na szeroką skalę. Takie punkty działają w wielu, jeśli nie we wszystkich parafiach. To jest działanie, które podejmują ludzie świeccy. I jasne... W ramach Caritas, tak? Możemy... Tylko, no właśnie, czy to jest wpływanie na to, jak działa Kościół, czy to jest jakby branie udziału w działalności Kościoła? To jest, mi się wydaje, że to są trochę dwa różne pojęcia. Ale w jaki sposób mieliby wpływać na to, jak działa Kościół? Edukacja na poziomie lokalnym, świetlice, to, do czego nawiązywał pan profesor, że wspólnota Kościoła. I wydaje mi się, że tu akurat przykład parafii na Łacinie się będzie sprawdzał, że faktycznie to nie jakby ksiądz zarządza wspólnotą, tylko wspólnota zarządza się sama, a ksiądz tam jest. Ale to jest pod każdym względem wyjątkowe miejsce. Tylko wrócę jednak do tego, co już mówiłem. To znaczy pytanie o chęć zaangażowania się ludzi właśnie w działalność parafii. Bo mówię, możemy sobie stwierdzić, z góry idzie taki wzorzec, to znaczy wy macie przyjść w niedzielę do kościoła, wrzucić na tacę i to jest wszystko, czego od was oczekujemy. Natomiast pytanie z drugiej strony, tak? Gdzie może być to zaangażowanie ludzi objawiające się na różnym poziomie? Być może będzie to Caritas, być może będzie to chęć współuczestniczenia w procesie decyzyjnym, być może będzie to chęć brania odpowiedzialności za decyzje podejmowane w parafii, być może będzie to chęć zaangażowania się w przeróżne inne dzieła. Ja sam pamiętam festyn w jednej z parafii, w której mówię do księdza, mówię, świetnie tutaj macie w tej parafii. A ksiądz mówi, to nie ja, to ludzie. Ale czy szukamy przykładu? Bo jeśli tak, to ja od razu służę gotowym przykładem. Byłem bardzo związany z parafią Świętego Rocha tutaj nieopodal. Ksiądz dr Szudy to właściwie taki mój życiowy przewodnik. I ponieważ to był erudyta, człowiek światowy, pamiętam razu pewnego zaprosił przedstawicieli kościoła niemieckiego, niemieckich katolików, którzy reprezentowali duszpasterstwo ludzi pracy. I oni przyjechali do Polski w 1989 roku, ponieważ tyle słyszeli o Solidarności, o tym wszystkim, co się tutaj dzieje z udziałem robotników i byli zainteresowani, co parafia tymże robotniczym środowiskom wówczas miała do zaoferowania. I na tym spotkaniu było obecnych kilka osób duchownych, które zwyczajnie nie wiedziały, co mają im odpowiedzieć. I wiedzą panowie co? I dzisiaj też by nie wiedzieli, co mają im odpowiedzieć. Na tym polega problem. Nie wiem, rodziny dysfunkcyjne, dzieci potrzebujące pomocy, niepełnosprawni. Tych historii do załatwienia w parafii jest całe mnóstwo. I to są historie, które świadczą o tym, że parafia jest żywym organizmem, a nie sztucznym tworem działającym pod dyktando hierarchów kościelnych. I to wymaga gruntownej zmiany. Panowie, niestety na tym musimy już skończyć, bo skończył nam się też czas.
co się zmieni w polskim kościele, trudno na ten moment faktycznie stwierdzić. Na pewno będziemy obserwować to zarówno jeśli chodzi o górę polskiego kościoła, jeśli właśnie tak samo chodzi o te najmniejsze jego komórki. Państwa i moimi gośćmi byli Piotr Jóźwik, zastępca redaktora naczelnego Przewodnika Katolickiego. Serdecznie dziękuję za udział. Dziękuję. Oraz profesor Przemysław Rotengruber, kulturoznawca i etyk z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję bardzo za udział w rozmowie. Dziękuję. Państwu również serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za chwilę w głównym wydaniu Pulsu Dnia. Do zobaczenia.